Cześć kochani. Dzisiaj zapraszam Was na film dotyczący naszej wolności wewnętrznej i tego, jak możemy docierać do tej wolności. Dzięki temu też ta wolność w naszym życiu może się manifestować w różnych obszarach, również na zewnątrz. Ale zaczyna się od wewnątrz, jak wszystko. Wielu ludzi bagatelizuje metody, narzędzia, które wydają się dla umysłu, dla ego zbyt proste. Wielu ludzi od razu z góry odrzuca te metody. Natomiast potęga, jaka tkwi w praktyce medytacji, jeżeli jest to praktyka regularna, potęga, jaka tkwi w pracy z uwalnianiem emocji, polecam wszystkie książki Hawkinsa dotyczące właśnie poziomu świadomości i uwalniania. Co ciekawe, Hawkins był psychiatrą z wieloletnim doświadczeniem, psychoterapeutą, stosował mnóstwo takich klasycznych podejść do pracy ze swoimi klientami, pacjentami. Natomiast to, co on odkrył, to właśnie prostota i moc, jaka tkwi w technice uwalniania emocji. I później na tym się skoncentrował w swojej praktyce i zaczął odnosić, jego pacjenci, jego klienci zaczęli odnosić dużo lepsze rezultaty niż w przypadku, kiedy pracowali tylko i wyłącznie z klasycznymi nurtami psychoterapeutycznymi. Na czym to polega? Myślę, że nagram dla Was więcej filmów właśnie w kontekście techniki uwalniania, bo jest to bardzo przydatna metoda. Dzisiaj tak trochę tytułem wstępu. Tak naprawdę, żeby zacząć żyć pełnią swojej wolności, to my musimy zacząć łączyć się z naszym sercem, z naszą jaźnią, z naszą duszą. Nazwijmy to, jak Wam pasuje, odpowiada, co z Wami rezonuje. Jeżeli będę używać słowa dusza, serce, jaźń, będę używać tych słów wymiennie i będę miała na myśli tą boską część nas, która jest w każdym z nas. I jeżeli tylko potrafimy wyciszyć to, co się dzieje w głowie, w umyśle, co wyrabia czasami nasze ego, to poprzez oddech, poprzez uważność możemy się łączyć z tą częścią siebie. I to jest taka energia, która jest w każdym z nas i my, łącząc się z tą energią, możemy wpływać na swoje życie, możemy dużo łatwiej i w dużo bardziej efektywny dla nas sposób realizować nasze cele, nasze marzenia, wchodzić w karmiące dla nas relacje z innymi ludźmi, odczuwać więcej wolności, więcej spełnienia, więcej radości w naszym życiu. To, co nas od tego oddziela, to jest bardzo często właśnie nasze ego. I ja nie mówię, że praca z umysłem jest w ogóle bez sensu i nie daje rezultatów i jest niepotrzebna, czyli na przykład na psychoterapii, czy na przykład ja pracuję też z klientami metodą na przykład racjonalnej terapii zachowania, RTZ, gdzie pracujemy ze zdrowym myśleniem, gdzie transformujemy przekonania, które nas nie wspierają, na takie, które nas bardziej wzmacniają. Absolutnie jakby to jest przydatne, to pozwala nam ogarnąć nasz umysł i sprawić, aby on bardziej wspierająco dla nas funkcjonował. Pozwala nam pewne schematy zauważyć, w których tkwimy z przeszłości. Ale tu ludzie czasami popełniają taki błąd, że zbyt mocno koncentrują się na przykład na swojej przeszłości, zbyt długo się w tym pławią, babrają, brzydko to określam, teraz wiem, ale nie mogą iść do przodu, albo jakby ten proces zmiany jest powolny i czują cały czas, że są tacy stuck, że utknęli. I tutaj przychodzi po prostu z ogromną pomocą właśnie technika uwalniania, ponieważ to nie jest praca z umysłem, nie jest praca z ego, to jest praca właśnie z włączeniem się z naszym serduchem, z naszą jaźnią. I uwalniamy
poddajemy emocje, przekonania, blokady, rzeczy, które po prostu nie pozwalają nam doświadczać życia w pełni naszego potencjału, w pełni naszych pragnień, naszych marzeń. Przykład. Ktoś myśli w taki sposób, ogranicza sam siebie w taki sposób, że no, towarzyszy mu bardzo jakiś silny lęk i nie wyobraża sobie, że może zrealizować jakieś pragnienie, mimo że czegoś bardzo chce. Czyli na przykład ktoś chce założyć swój biznes, ale ma mnóstwo przekonań, które mówią, że to jest niemożliwe, że nie dasz rady, że nie masz wystarczająco czasu, że nie masz zasobów. Multum tutaj rzeczy się może pojawiać. I okej, oczywiście możemy pracować z przekonaniami, czyli transformować te przekonania, sprawdzić skąd takie myślenie się bierze. I to jest ważne, tak? To jest wartościowe. Ale według mnie i w mojej praktyce, zarówno w pracy ze sobą samą, jak i z klientkami moimi, wynika, że to nie jest wystarczające, że to jest za mało, że potrzeba nam codziennej pracy, takiej indywidualnej z samym sobą, gdzie właśnie w różnych sytuacjach my uwalniamy emocje, uwalniamy przekonania, uwalniamy rzeczy, które nam nie służą. Czyli podejmujemy wewnętrzną decyzję. Od tej decyzji się wszystko zaczyna tak naprawdę. Jeżeli mówisz, jeżeli myślisz, że coś jest niemożliwe, że nie dasz rady, że nie możesz, to masz rację. A jeżeli mówisz, myślisz, że dasz radę, to również masz rację, że możesz coś zrobić. I ty, to się wydaje ludziom w ogóle niemożliwe, w sensie abstrakcyjne czasami, że właśnie w tej sekundzie, teraz, oglądając ten filmik, ty możesz podjąć decyzję, mimo że są te myśli, że są te emocje trudne, jest ten lęk, możesz podjąć teraz decyzję. To jest tak proste, tak? Możesz podjąć teraz decyzję, że ty, mimo tego wszystkiego, tego chaosu, że ty chcesz coś zrobić, możesz podjąć tą decyzję. Jesteś wolna, jesteś wolny, masz prawo. Nikt ci nie powie, tak, zrób to, możesz to zrobić. Znaczy, może ci powiedzieć, ale nikt ci nie odbierze tego prawa, żebyś ty zdecydowała, tak, mogę i chcę to zrobić i zrobię to. Absolutnie, jakby nikt nie ma nad tobą kontroli, nikt nie ma nad tobą władzy. Jesteś dorosłym człowiekiem i możesz decydować o sobie. I to, co cię może trzymać w ryzach, to jesteś tylko i wyłącznie ty. Ty sama, ty sam. Oczywiście są schematy, są przekonania, są nawyki. Tutaj jest ogromna przestrzeń do pracy z naszymi nawykami, z tym, że my jesteśmy zaprogramowani i tak naprawdę nasze ciało robi coś automatycznie. Ale technika uwalniania właśnie pozwala nam też z tym pracować. Czyli uważność, zauważamy, co się z nami dzieje, jaką emocję. Chcesz coś zrobić, ale czujesz lęk, tak? Czujesz inne emocje, skupiasz się na sobie, koncentrujesz się na tych emocjach, nie wypierasz ich, pozwalasz im być, akceptujesz to, że one w tobie są, widzisz je, ale stajesz się obserwatorem. Widzisz, co się w tobie zadziewa, pozwalasz tym emocjom być, akceptujesz i w tym samym momencie równocześnie podejmujesz decyzję. Wiesz, czego chcesz i od serca i podejmujesz decyzję. Ja jestem gotowa, jestem gotowy i pozwalam, żeby ten lęk odpłynął. Pozwalam, żeby on był i pozwalam też, żeby on odpłynął, żeby się uwolnił, żeby się rozpuścił. Pozwalam na to. To my się kurczowo trzymamy pewnych rzeczy. To my decydujemy. To nasze ego nie chce odpuścić. Trzyma się kurczowo. Nie wiem, żalu, poczucie niesprawiedliwości, poczucie jakiejś straty. I to wszystko nas trzyma w miejscu. To nie pozwala nam iść do przodu. To nas blokuje, to nas hamuje. Hamuje nasz rozwój naturalny, naszą radość życia, nasz rozkwit, naszą potrzebę podążania za głosem serca, za marzeniami. My możemy, mamy w sobie moc, aby to
odpuszczać, uwalniać, zostawiać i zyskujemy w ten sposób, bo my trzymając się określonych emocji, które nam nie służą, trzymając się określonych naszych wierzeń, nawyków, które nam nie służą, my blokujemy się na to, co jest już w nas. My nie pozwalamy przepływać w sposób naturalny tej energii życiowej, która jest cały czas w nas. Tworzymy te blokady, oczywiście nieświadomie, ale dzięki temu, że zaczynamy być bardziej uważni, że zaczynamy być bardziej świadomi siebie, zyskujemy ogromną, ogromną szansę, możliwość łączenia się ze sobą i z tą naszą życiową wolnością i kreowania tego, czego naprawdę chcemy dla dobra swojego, dla dobra innych. Możemy stać się bardziej użyteczni dla świata. I to jest przepiękne. Także wdech, wydech i zostaw, puść, uwolnij to, co ci nie służy. Podejmij decyzję, że świadomie chcesz zrobić to, co cię nakarmi, uskrzydli, pozwoli ci pójść do przodu. I uwalniaj to tak często, jak potrzebujesz. Bądź świadomy, bądź świadoma w swoim w codziennym życiu. Zauważaj napięcia w swoim ciele. Zauważaj, kiedy znowu się czegoś chwyciłeś, co nie jest dla ciebie dobre. Kiedy chwyciłaś się, nie wiem, poczucia rozczarowania, bo ktoś zrobił inaczej niż ty oczekiwałaś. I puść to. Okej, było, puszczam. Nie chcę, żeby to kradło mój spokój, moją radość, moje zadowolenie. Naprawdę, my mamy ogromną moc i ogromny wpływ na swoje życie i na kreację tego życia. Ale ego, ono nie chce, tak, się rozpuszczać. Ono nie chce, żebyśmy my to wszystko puszczali, bo się tym żywi, tak? Dzięki temu istnieje. I powtórzę jeszcze raz, nie ma nic złego i jest praca z przekonaniami świadoma, praca ze schematami jest dobra, może być wspierająca, może nasze życie regulować i spowodować, że będziemy żyć bardziej po swojemu, ale równolegle warto praktykować technikę uwalniania, medytację, takie praktyki duchowe, które pozwalają nam łączyć się z naszym wewnętrznym światłem, z tą energią, która w nas jest, która z nas emanuje, jeżeli tylko sobie na to pozwolimy, jeżeli się na to otworzymy i świadomie będziemy pozwalać odpływać tym emocjom, tym myślom, tym stanom, których nie chcemy dłużej karmić. I to też jest normalne, że to będzie znowu przychodziło, tak? Życie będzie się toczyło i te rzeczy będą wracały. Więc pamiętajmy o tym, że takie praktyki, na przykład medytacja, to nie jest praktyka, którą wykonamy raz w tygodniu na przykład i da nam rezultat. To tak nie działa. Jak zaczniesz praktykować, oczywiście będziesz mieć wzloty i upadki, żeby wyrobić nowy nawyk. To jest naturalne, że na początku jest trudno, tak? To jest normalne. Ale z czasem będziesz to robić każdego dnia, chociaż przez kilka minut, chociaż zacznij, mówię, od 5 minut, od minuty nawet zacznij, ale rób to każdego dnia. Okej, nie zrobisz jeden dzień, trudno, zrób następnego, nie odpuszczaj, pracuj. Każdy przechodzi ten proces budowania nowego nawyku, każdy. To nie jest tak, że jeden urodził się z tym, tak? Że już potrafił od razu, że już po prostu było mu łatwo się skupić na tym, na oddechu, na czuciu swojego ciała, na tym, aby właśnie pozwolić tym myślom swobodnie przepływać, aby pozwolić, żeby się rozpuszczały, aby pozwolić emocjom, aby się rozpuszczały i wypływały z nas. To są rzeczy, które trzeba po prostu wytrenować. Więc trenujmy. I nie zakładajmy też, i nie bądźmy, to znowu ego chce mieć rezultaty już, natychmiast, w tym dniu, w tej sekundzie. Jeżeli ich nie widzi, to po prostu szuka dziury w całym i stwierdza, dobra, nie, to nie ma sensu. To jest zbyt proste, żeby koncentracja przez 5, 10, 15, 20, pół godziny, godzinę dziennie, to już zależy, jak czego potrzebujesz, na jakim jesteś etapie, ale że to jest zbyt proste, żeby praktyka oddychania,
koncentracji właśnie czy na oddechu, czy na medytacja na formie, czy inna medytacja, ale żeby praktyka mindfulness, żeby dawała skutki i transformowała życie. Nie, 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 to jest zbyt proste, tak? Mówi ego. Ja muszę milion schematów odkryć, muszę w nich pogrzebać, muszę... Okej, to też jest potrzebne niektórym i to jest okej, też z tym pracuję i też uważam, że to jest ważne, ale bez praktyki tej uważności codziennej medytacji, bez uwalniania, trudno według mnie będzie wejść na taki poziom większej wolności, jakby poczucia, że naprawdę jesteś kreatorem swojego życia, że masz to połączenie energetyczne ze sobą, z wszechświatem, że masz prowadzenie, że masz wsparcie. Nie wszystko, co wartościowe, musi być przeintelektualizowane. Nie wszystko, co wartościowe, musi być trudne. Technika uwalniania nie jest trudna. To, co może być dla nas trudne, to regularna praktyka faktycznie, aby być uważnym i pamiętać o tym i pozwolić tym emocjom odpływać, mimo że ego, umysł chcą się ich trzymać, bo pewne korzyści z tego mamy. Możemy stawiać się w pozycji ofiary na przykład i trzymać ten żal, trzymać go, nie chcieć go puścić. To jest nasz wybór. Co? Zastanów się i zadaj sobie pytanie, co zyskujesz, trzymając się tych emocji, ale zadaj sobie też pytanie, co tracisz i co zyskać możesz, jak zaczniesz puszczać, jak zaczniesz uwalniać. Także zostawiam z tą refleksją nas. Myślę, że nagram też takie prowadzone medytacje właśnie z uwalnianiem emocji. Dajcie znać w komentarzu, czy byście mieli na to ochotę. Buziaki, wszystkiego dobrego, trzymajcie się.